Cześć, witajcie, nazywam się Rafał Mleczak. Witam Was w pierwszym odcinku Okoniowej Akademii Savage Gear. Dziś odcinek o metodzie Dropshot. Metodzie, która dla niektórych jest tylko oderwaniem od innych klasycznych metod wędkarstwa, a dla innych stanowi główne źródło satysfakcji, szczególnie dla wędkarzy łowiących z brzegu późną jesienią, wczesną wiosną, w sytuacji, gdy trzeba sięgnąć po finezyjne metody prowadzenia na dużych odległościach. Choć z pozoru dropshot wydaje się bardzo prostą metodą, kryje w sobie wiele tajemnic. Specyficzne rodzaje wiązań, określone typy przynęt, haczyki, a także różne obciążenia, no i też metody prezentacji przynęt. Tak naprawdę wszystko w tej metodzie ma znaczenie. Aby przygotować zestaw do metody dropshot, na początku zaczynam od połączenia plecionki z fluorokarbonem. Robię to za pomocą dwóch węzłów. W pierwszej kolejności pokażę Wam klasyczny Albright. Jest to węzeł, który umożliwia nam łączenie dwóch pętli. Na początku oplatam, robię dwa łóżka, stawiam je przeciwstawnie do siebie i każde z tych uszek oplatam na początku plecionką, oplatam ucho z fluorokarbonu. Trzeba to zrobić najlepiej około 8-10 razy i przekładam końcówkę plecionki przez łóżko z fluorokarbonu. Chwytam palcami przełożone już łóżko i to samo robię z fluorokarbonem, czyli z drugiej strony przekręcam fluorokarbon wokół pętli z plecionki. Robię to też dosyć dużą ilość razy, około 8. Gdy mamy już wykonany oplot, przekładam koniec fluorokarbonu przez pętlę z plecionki. Wszystko chwytam, końcówkę fluorokarbonu, linkę główną fluorokarbonu, plecionkę główną i końcówkę plecionki. Dobrze jest to też oczywiście nawilżyć i umiejętnie łącznie ścisnąć. Tak zawiązany węzeł, dobrze dociśnięty, wytrzyma mocne przeciążenia. Obcinamy końcóweczki i w zasadzie pierwszy etap mamy gotowy. Drugim etapem jest odmierzenie określonej ilości linki. W zasadzie około metra powinno być ok. Wszystko zależy od głębokości, na której chcecie łowić i innych parametrów, które warto dobrać sobie na podstawie własnych doświadczeń. Drugim etapem jest założenie haczyka. Ja korzystam z haków Super Slide od Savage Gear. Hak wstawiam w ten sposób, aby jego ostrze znajdowało się od góry, czyli od strony plecionki. Przekładam sobie hak bliżej łączenia. Około 30 cm będzie jak najlepiej. Chwytając fluorokarbon pomiędzy hakiem, wykonuję pętlę. Haczyk stawiam od strony fluorokarbonu i pętli i w ten sposób przekręcam go do środka pętli. Robię to około 3-4 razy. Wtedy chwytam sobie haczyk w zęby, ale uważajcie, aby się nie skaleczyć. I dociskam. I haczyk jest bardzo dobrze wyeksponowany i w dobrej pozycji, przygotowany do nałożenia przynęty. Ale zanim to zrobię, biorę sobie ciężarek. W naszym zestawie ciężarków dropshotowych mamy różne gramatury. W tej sytuacji sięgnę sobie po ciężarek o wadze 10 gramów. Odmierzam sobie długość ciężarka od przynęty. W zależności od tej długości później będziemy mogli prowadzić przynętę bliżej dna. Jest to w zasadzie regulowane głębokością. Myślę, że około 40 cm wystarczy. I na końcu dowiązuję ciężarek prostym, najprostszym węzłem poprzez kilka oplotów. I w zasadzie Zestaw mamy gotowy. Teraz zabieramy się za założenie przynęty. Wezmę tutaj naszą przynętę Savage Gear Craft Dying Minnow i przebijam sobie przynętę tak, aby zaprezentować ją bocznie. Ok. Przynęta jest już gotowa do ekspozycji. Zestaw gotowy. Możemy ruszać nad wodę. Jeśli macie na początku problemy z węzłem, który Wam przedstawiłem, możecie to zrobić w dużo prostszy sposób. Prostszy nie znaczy gorszy. Wystarczy wykonać prostą pętelkę na plecionce, przekładając dwa razy przez oczko i zaciskając najprostszą pętlę. I to samo zrobić na gotowym już zestawie dropshotowym pętle. W ten sposób dwie pętle, które nam powstały, przekładamy pętlę od fluorokarbonu przez pętlę od plecionki i w ten sposób przez pętlę od fluorokarbonu przekładamy zarówno ciężarek, który mamy już gotowy, oraz później oczywiście nasz haczyk lub też haczyk od razu z założoną przynętą. Wszystko zależy od tego, jakiej wielkości pętlę sobie przygotujecie. W ten sposób w łatwy i szybki mamy dokończone wiązanie. Oczywiście obcinacie na końcu końcówkę plecionki i końcówkę fluorokarbonu. W ten sposób możecie też demontować sobie od razu gotowe zestawy. A jeśli chodzi o pętlę na plecionce, możecie też wykorzystywać ją do naszych gotowych już zestawów. Więc jeśli na początku macie problem z uwiązaniem takiego zestawu w pełni, skorzystajcie z gotowców, które też dla Was przygotowaliśmy. W ofercie marki Savage Gear znajdziecie wiele ciekawych propozycji właśnie do dropshota. Szczególnie przynęty, które już Wam pokazywałem podczas wiązania, czyli przynęty Craft Dying Minnow o długości 5,5 i 7,5 cm. Także raczki Reaction Crayfish, które widzieliście już na naszym kanale. Oraz szczególnie dropshotowe raki Crayfish Rattling, które występują też w dwóch rozmiarach. Oprócz raczków i jaskółek, bo tak mogę nazwać przynęty Craft Dying Minnow, mamy też klasyczne twistery, które także można bardzo dobrze poprowadzić na dropshocie, na przykład przynęty ProGrub. A więc tyle teorii, czas teraz sprawdzić wiedzę w praktyce. Jedną z największych zalet metody dropshot jest połączenie niesamowitej finezji i bardzo dalekich rzutów. W metodzie dropshot ciężarek, który pełni rolę nośnika przynęty i swoboda, jaką przynęta ma na lince, daje nam ogromne możliwości, z których warto korzystać, szczególnie wtedy, gdy ryby nie są jakoś bardzo aktywne. Metodą dropshot można łowić w wiele różnych sposobów. Z zastosowaniem różnych ciężarków, z zastosowaniem różnych przynęt. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Ja w zasadzie w większości wypadków sięgam po dosyć ciężkie ciężarki, bo co ciekawe, ciężki ciężarek sprawdza się zarówno wtedy, gdy ryby potrzebują agresywnych metod prowadzenia, ale też wtedy, gdy główną metodą, która się sprawdza, to bardzo finezyjna prezentacja przynęt. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ciężki ciężarek, po pierwsze, można nim daleko rzucić, po drugie, w momencie, gdy ryby chcą szybkiego, agresywnego prowadzenia przynęt, można go dosyć mocno, szybko podbijać, tak jak w ten sposób. I po pierwsze, przynęta szybko startuje z miejsca, ale też bardzo szybko opada do dna. Ten ruch przynęty, przełamanie jest bardzo dynamiczne, co w niektórych sytuacjach bardzo dobrze się sprawdza. Jeśli chodzi o finezyjne metody z użyciem ciężkiego ciężarka, z reguły wygląda to tak, że umieszczając przynętę przy dnie, w zależności od głębokości, choć ta głębokość tak naprawdę w tej sytuacji nie ma znaczenia. Możemy łowić 10-12 gramowym ciężarkiem na głębokości 10, ale też 2-3 metrów. Dlaczego? Ciężarek pełni rolę trzymania się dna i w ten sposób możemy w bardzo długim czasie obławiać jedno miejsce. Możemy przeskakiwać od miejsca do miejsca i bawić się długo wędziskiem, kasując też luz. Wiadomo, że ciężko będzie utrzymać ciężarek w jednym miejscu przez cały czas, ale właśnie taki ciężki ciężarek pozwala na to, aby dosyć długo prowadzić przynętę w jednym miejscu. Dropshot daje nam tą możliwość, że gdy ciężarek spoczywa na dnie, przynęta może być napięta, tak jak w tej sytuacji, i wykorzystywać tylko delikatne ruchy, bardzo delikatne ruchy poprzez napięcie szczytówki, ale też może być całkowicie zluzowana i swobodnie opadać do dna. Po takim zluzowaniu można tą przynętę z powrotem napiąć, gdzie ona wraca do swojej pierwotnej pozycji. Takie drobne ruchy, szczególnie teraz, późną jesienią albo też wczesną wiosną, bardzo dobrze sprawdzają się na okonie. Jeśli mowa o okoniach, to właśnie jest to metoda dedykowana właśnie okoniom, choć można na nią spokojnie łowić sandacze, szczupaki, które też lubują się w takich przynętach. Jeśli chodzi o okonie, to właśnie dropshot jest bardzo dobry z tego powodu, że delikatne, finezyjne, niewielkie przynęty można prowadzić długo w miejscu na określonej wysokości, regulując sobie tą wysokość również odległością haczyka i przynęty od ciężarka. Wszystko zależy też od odległości łowienia. Wiadomo, że ten kąt przynęty, miałem branie akurat, kąt przynęty też się zmienia w zależności od tego, jak daleko przynęta znajduje się od brzegu. Im jesteśmy dalej, tym przynęta znajduje się bliżej dna. Im podciągamy przynętę bliżej, tym kąt jest większy i przynęta znajduje się wyżej. Warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, że mamy na to wpływ, bo możemy regulować tą wysokość znajdowania się przynęty właśnie poprzez unoszenie i opuszczanie wędziska. Na początku, jeśli chciałbym, aby przynęta była wyżej, wystarczy delikatnie unieść wędkę. Wtedy cięższy ciężarek powoduje, że przynęta nadal jest w tym samym miejscu. Możemy ją odpowiednio napinać i przeskakiwać. 2, 3, 4 drobne ruchy, opuszczenie przynęty, napięcie linki i przeskok. Dropshot to metoda, która daje niesamowicie wiele możliwości i choć nie jestem jej głównym fanem, to czasami naprawdę potrafi uratować sytuację. Jest! Łowienie na dropshot to nie tylko świetna zabawa, ale też, jak widzicie, duża skuteczność, dlatego zachęcam Was, abyście korzystali z tej metody w swoich zbiornikach. To był pierwszy odcinek z serii Okoniowej Akademii Savage Gear. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, w których przedstawimy Wam kolejne metody. Jest! Pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału. Jeśli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wy też sięgacie po metodę dropshot. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Okoniowej Akademii. Ale piękny! Piękny okoń! Trzymajcie się, cześć!